Hej, hej, mocarni wojownicy, serdeczny Kamehame, witam w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Kakarot. I dzisiaj nadrobimy sobie trochę zadań pobocznych, między innymi właśnie już tutaj wędruję po świecie i doleciałem na wyspę Genialnego Żółwia. Swoją drogą zastanawiam się, czy mogę powiększyć swoją drużynę w tym momencie, czy tylko i wyłącznie nie określono i nie mogę nikogo innego. Okej, no to w takim razie z Son Gohanem porobimy sobie zadania poboczne. Zobaczmy, co tam u Genialnego Żółwia słychać, czy Boskiego Mistrza dokładniej. Hej, Boski Mistrzu, hej, Kuririn. O, Son Goku. Hej, Son Goku, co słychać? Nic wielkiego, zastanawiam się, czy znacie jakieś nowe, ciekawe treningi. Co właściwie ostatnio trenowałeś, Kuririn? Dostarczyłeś mleko w żółwich skorupach? Orałeś ziemię gołymi rękami? Nie, nie było żadnych skorup żółwi. Założę się, że teraz Kuririn mógłby bez problemu unieść 50-kilogramową skorupę żółwia. Jejku, wraca tyle wspomnień. Trening z tobą w czasie turnieju sztuk walki. To była dobra zabawa. No tak, ciekawe jak się ma ten cały Jackie Chun, z którym walczyliśmy. Już wtedy był całkiem stary, więc kto wie... No, przepraszam, że jestem stary. He? Nie mówiliśmy o tobie, Boski Mistrzu. A, to dobrze. Chyba się przesłyszałem albo coś. Pamiętam, że podczas treningu walczyłem też z tobą, Son Goku. To była zacięta walka. W rzeczy samej. Może teraz zmierzycie się ze sobą? Szalałeś, Son Goku, pozamiatałby mną podłogę, gdybyśmy teraz walczyli. Nie interesują mnie wygrani albo przegrani. Chcę tylko zobaczyć, ile się nauczyliście. To jak, Son Goku, zmierzysz się z Kuririnem? No jasne, że tak. Czemu by nie? Zostałem kumplem. Wcielenie mistrzostwa. Zobaczmy. Dla mnie bomba! Od dawna chcę z nim walczyć. Dobra, bierzmy się do roboty. Tylko daj mi małe fory, dobra? A, fory. Te fory. Masz małe pory. Jeszcze fory chcesz? O, ty Kamehamon we mnie. Nie ze mną te numery. Jeszcze tam w ziemię i w Genki Damon go. Masz. No i coś mi się wydaje, że chyba więcej się nauczyłem od niego, co? Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Jeszcze, kurde, Kuririna wywaliłem na orbitkę. No przepraszam, no. To naładowanie jest strasznie OP. Yukara! Dość tego. Obaj bardzo mi zaimponowaliście. Staliście się o wiele lepsi. Stary mistrz cieszy się, że ma takich wspaniałych uczniów. Naprawdę? Takie rzeczy sprawiają ci radość? No oczywiście. Może ja też powinienem kiedyś mieć ucznia? Mógłbym go wyszkolić i walczyć z nim, gdy będzie gotowy. Zdaje się, że bardziej interesuje cię walka z uczniem niż pomaganie mu. Cóż, ktokolwiek byłby twoim uczniem, musiałby być niesamowicie silny, żeby ci dorównać. Jeśli kiedyś będziesz mieć uczniów... Oj, 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 oj! Palec mi się omknął. Wojownik używa w walce nie tylko ciała. Tak, nie jestem najlepszy w te klocki. Coś było pewnie odnośnie umysłu. Pewnie przeczytaliście to, jak możecie sobie gdzieś tam zapauzować. Ja mówię, już kiedyś wspominałem o tym, że mam czasami taki tik, że trzymam, kurde, palca na padzie i po prostu sam mi gdzieś tam naciśnie, nawet bezwładnie. To tak gdzieś robię. To może starość albo coś, nie wiem, ciężko powiedzieć. No dobra, miasto Papaya. Miasto Papaya. Tam coś jest. Z tego, co się orientuję, będzie jeszcze Babagula, jak to mówią. Z zadankiem jakimś dla nas. Zobaczymy jakim. Być może właśnie będzie tam. Ona to tak lubi po mieście się pokręcić, żeby posprzedawać komuś swoje, wiecie, przepowiednie za grube miliardy zeni. To mi się przynajmniej wydaje, że tam można będzie ją... O, chyba już tam ją widzę. Okej, jest. Proszę bardzo. Można było się spodziewać. Cześć, wróżko Jago!
Kim ty? Ejże, to ty, Son Goku. A, wiem, że trochę inaczej wyglądam, ale to ja, Goku. Szybko to rozgryzłaś. I nie tylko to rozgryzłam. Wiem, czym tutaj jesteś. Poważnie? Chcesz mnie prosić, żebym znalazła ci kogoś silnego, prawda? Czy ja nawet nie wiedziałem, po co tutaj jestem. Między światami. Aha. Czyli by nam sprowadziła kogoś na przepustkę? Skąd wiesz? Potrafisz też czytać w myślach? Nie muszę czytać w twoich myślach, żeby to wiedzieć. Serio? Powiedz mi więc, czy w okolicy jest ktoś silny? Masz jakieś pieniądze? Dobrze. I tak nie mogłabym cię spławić. Tym razem nie musisz płacić. Niewiarygodne. Większość ludzi wydaje majątek na moje wróżby. Zobaczmy. No tak, proszę. Znajdziesz tu tego, kogo szukasz. Miejsce, w którym znajduje się silny przeciwnik, zostało zaznaczone na twojej mapie. Świetnie. Wielkie dzięki, wróżko Jago. Czekaj. To silny przeciwnik, ale prawie na pewno jest złoczyńcą. Za głowę takiego łobuza z pewnością wyznaczono nagrodę. Daj mi znać, jeśli go pokonasz. W ramach zapłaty przyjmę pieniądze z nagrody. Czyli twoja usługa nie jest jednak darmowa. Moje usługi nigdy nie są darmowe. W takim razie spadam. Czyli widzicie, czyli mam wrażenie, że ona specjalnie to zrobiła. W sensie, chciała nagrodę z Kubana. To jest to takie, kurde, pod włos mnie wzięła. O, ktoś silny. Akurat jest nagroda za jakiegoś typa, nie? To może byśmy go... Oho. Są z armii Freezera? Tak. Dzień dobry panom. Ty! Uciekł przed tym! Ale jaja! Uciekł przed Genkidamą! No nieźle! Dobra, tego mamy z głowy. Super Masenko! Jeżdża! Co? Wzywa jakiegoś sojusznika i cisną. Ojojojoj. Dobra, naładujmy się trochę, to może... Tak. Kurde, nie mam ki. Tak. Proszę bardzo. Już wyjdź. O tak. No i został chyba już tylko i wyłącznie ten dron, co? Proszę bardzo. Porobione. Świetnie. A seria Z była do zrobienia. Okej. A widzę, że tutaj mamy całkiem... Niektóre kule są lepsze od innych. To znaczy, że które niby? Dobra, i na naszej drodze widzę, że mamy kolejne dwa przystanki. Pewnie kolejne dwa zastępy wrogów. Nie wiem, jak dużo mamy załadowane tej asysty Z, czy tej serii Z dokładniej. Czekajcie, naładujmy sobie ki. No nie ładuje się ki? Jak nie ruszam się? Powinna. Aha, tu coś jest. Czekajcie. Podróżujący po całym świecie w celu przygotowania się do turnieju sztuk walki Son Goku trafia na wyspę Papaya, leżącą daleko od miejsca, w którym rozgrywany jest turniej. Do rozpoczęcia turnieju pozostały już tylko dwa dni, a Goku dopiero teraz zdał sobie sprawę, że nie przemyślał sposobów, w jaki się na niego dostanie. Próbuje skorzystać z samolotu, ale z powodu nieprzewidzianych kłopotów spóźnia się na lot. Pozostaje mu tylko jedno wyjście – przepłynięcie oceanu w pław. I kto by to zrobił? Słuchajcie, przepłynął ocean w pław. Żaden. Żaden by nie przepłynął w pław. Regioni są. Dobry panom. Jakieś takie... Dobrze, panowie. To słuchajcie. O, serio Z od razu jest? Nie, jednak to było tamto. Szkoda.
typie. Proszę bardzo. Jednego mamy out. Znowu przyzywają jakieś kurde słabe uszy, no. Co za bąbel. I teraz tak. Mój kochany synu, jakbyś tak zrobił mi super masenko, to by było super. Nice. Szkoda, że nie ma różnych tych super wykończeń, na przykład, nie wiem, rozwalanie jakiejś skały albo coś. Dobra, dobra, synu, to tam, wiesz, on już nie żyje. Szkoda, że nie ma właśnie jakichś rozwaleń skał, takich, wiecie, randomowych, nie? Że gdzieś tam jest losowe to, na podstawie tego, jaki jest dookoła jakiś teren, nie? Zobaczmy. I znowu jacyś goście, kurde, niby z armii Freezera, przynajmniej tak ubrani są. No jak ładnie, jakby tam trafiło. Super, bo wszyscy byli razem. Właśnie dzięki dama się sprawdza wtedy, kiedy oni wszyscy razem stoją. Bo to robi naprawdę obszarowe obrażenia, nie? Co? O, ty mojego syna? Tak traktować? Ja ci dam. Dobra, gdzie jestem ostatni? Proszę bardzo. No i pytanie, czy któryś z tych złoczyńców był... Czy jest to? To była zabawa. W sumie mógłbym z kimś powalczyć jeszcze przez kilka rund. Najpierw powiem, powinienem wrócić do wróżki Jagi. A tutaj przy okazji... Coś jest. Medal D? Medal D. Lśniący ryż. Szepka złota ryba. Czy ona nam czegokolwiek będzie potrzebna? O! To jeszcze coś jest. Ultra białko mocy. Może przy okazji kiedyś... Będziemy do czegoś wykorzystywać. Let's go do babie Guli. Nie dała nam jakoś wielce, wiecie, kokosów za to, jeśli chodzi o expa. No, powinien lecieć po kulkach, nie? Nie dała nam jakoś wielce kokosu. Były jakieś chłystki. Ja, baba. Albo inaczej, wróżka Jaga. A więc zrobiłeś to, tak? Ale nadal palę się do walki. Cóż, zawsze możesz zginąć i trafić do zaświatów, tam można walczyć do woli. Cóż, byłoby świetnie, ale w tym świecie jedzenie lepiej smakuje, no i Chichi wściekłaby się, gdybym zginął, więc tu zostanę. To raczej oczywiste, ale dziwny jesteś. W końcu ten świat potrzebuje takiego zbawiciela. Dzięki! Oj, to jest exp za wykonanie zadania, to mi się podoba. Jak w prawdziwym RPG-u, prawilnym, kurde, dostajemy expa za zrobione, dokończone zadanie. I jest wróżka Jaga, super. Będziemy ją później gdzieś umieszczać. A, właśnie! Słuchajcie, jedna rzecz. Mianowicie... przejdźmy sobie najpierw do jakiejś nowej lokacji. Powiedziano mi, że bardzo fajny dialog jest, bo wiecie, jak w społeczności te medale Z, czy tam medale ducha, tak one się nazywają, ustawimy w odpowiednich pozycjach, tak, żeby się ze sobą jakoś łączyły, to jest jakiś dialog pomiędzy tymi postaciami. I mam sprawdzić, bo podobno bardzo śmieszny jest Sayaman z Yamszą, jeśli dobrze się orientuję. Dlatego sprawdźmy sobie chociaż to. Społeczność, znaki duszy. Teraz tak, Yamsza. Yamsza jest tu, a gdzie jest Sayaman? O właśnie, dajmy go na chwilę tu. No nie, nie był to jakoś super ekstra. Jakiś taki...
Normalny bym powiedział. Dialog. Dobra. I wracamy do naszych zadań pobocznych. A zadanie poboczne jest tu. O, znowu ósemek. Co tam? Znowu jacyś kłusownicy? Ósemek, to ty. A kim ty jesteś? A przepraszam, jestem super saiyaninem, więc zapewne nie dało się mnie poznać, co? A, może troszkę inaczej wyglądam, ale ty, a Son Goku! Son Goku, kopela! Co robisz sam w takim miejscu? Zbieram drewno na opał, ale zwykle odgarniam śnieg. Zima jest bardzo surowa, więc wychodzenie na zewnątrz jest niebezpieczne. Ale mnie zimno nie przeszkadza, dlatego zbieram drewno na opał. Naprawdę miły z ciebie facet, ósemek, ale mam kłopot. Komputer w moim ciele szwankuje. Zbiorę więcej drewna, jeśli zostanie naprawiony. Może jesteś po prostu głodny, zjedz coś. Nie, to mnie nie naprawi. Znasz kogoś, kto mógłby pomóc? Niech pomyślę. No ciekawe, kto mógłby pomóc, jeśli chodzi o jakikolwiek komputer, nie? Goku, nie musisz za dużo myśleć, chociaż no może akurat musi, żeby sobie przypomnieć. Tak, myślę, że staruszek Bulmy mógłby to zrobić. Naprawdę? Cóż, nie jestem pewien, ale zapytam go. Przelecimy od razu? Do staruszka Bulm? Do Capsule Corp? Wydaje mi się, że prawdopodobnie będzie potrzebował jakiejś części do naprawy tego. A może jakieś będę miał ze sobą, bo ostatnio tam przelatywałem przez niektóre miejscówki. A to co o tym sądzisz? Cóż, nie mam wszystkich potrzebnych danych. Może mógłbym coś zrobić, gdybym miał jego schematy. W laboratorium doktora Żygago, Kuririn i reszta znaleźli schematy androidów numer 16, 17 i 18. Nie możesz użyć tego. Androida numer 8 nie zbudowano na wzór człowieka. Jest jak android 16, tylko to wiele starszy model. Jestem androidem bardzo starego typu. W takim razie chyba pójdę do laboratorium. Może coś tam znajdę. Dziękuję ci, Son Goku. No i co? I pewnie będę musiał... I znowu będę musiał tam na północ lecieć, nie? No oczywiście, że tak. Znowu na północ. Na trudna. Pozostaje już tylko 9 dni do owianego grozą turnieju Cella. Mimo przeczucia, że Cell może go nadal przewyższać siłą, Son Goku postanawia podejść do sprawy na luzie i zrelaksować się w międzyczasie. Czy to jednak dobre posunięcie? No jak widać, kurczę, dla niektórych ludzi na pewno tak. Zawsze będziemy mieli morale większe. Pod tym względem, że pomagamy ludziom, nie? Co prawda, dobrym pomysłem i pomocą ludziom by było to, że uratujemy świat, nie? Od Cella, ale już mniejsza z tym. To wygląda na laboratorium. Dobra, lepiej się rozejrzę. No nie wierzę, no naprawdę. Musieli ze mną zawalczyć? Do czterech jeszcze jest. Co? O ty kurde gnolcu ty. Nie ma to jak dobrze przelatywać bezpośrednio przez Kamehame. No, widzę, że Gohan dał sobie radę z tym innym typem. Dobra, teraz już chyba my nie będziemy mieli nikogo. Okej, mamy tu parę rzeczy. Na pewno mamy to, to jest chyba medal D. Nie, nadpalone dokumenty. Ha, trafiliśmy bezpośrednio. Co to? Alarm, intruz. Co to? To jakiś robot laboratoryjny? Zabić, zabić. Nie wiem, czym jesteś, ale jeśli zamierzasz mnie zaatakować, to dawaj. Ja Goku tylko i wyłącznie, kurde, na to czeka, nie? Bardzo. O ty kurde, leczysz go? Nie ma takiego leczenia. Takie uderzenie kurde z góry całkiem niezłe. Jeszcze tam w tych zgliszczach było coś.
No to robot załatwiony. A co wziąłem wcześniej? Trochę nadpalone, ale zdaje się, że to jakieś stare papiery. Spójrzmy, co tu napisano. Android numer 16, wzorowany na doktorze Żygago. Co to jest? Co jest na pozostałych stronach? No i proszę, Android numer 8. Nic z tego nie rozumiem, ale to na pewno to, czego potrzebujemy. Lepiej pokażę to doktorowi briefowi. Okej. Pewnie nas wyrzuci stąd. Ajajaj, myślałem, że tam jeszcze trochę poniucham w tych zgliszczach, bo tam coś jeszcze się świeciło tak mocno na czerwono. I być może też będą jakieś wspomnienia. Chociaż te wspomnienia wszystkie, te takie jakieś retrospekcje z Dragon Ball 1, to... To akurat androidy chyba... O nie, no niektóre androidy na przykład ósemek mógłby być, nie? Masz dla mnie dokumenty. Czyli dzięki temu możesz naprawić ósemka? Tak, powinno się udać. Chodź ze mną, Android numer 8. Dobrze, wrócę, Son Goku. Jasne, kolego. Co pewnie jakiś czas później. Dzięki znalezionym przez Goku dokumentom udało się naprawić androida numer 8. Ura! No proszę, już ci lepiej ósemek. Tak, jestem jak nowy. Ten doktor Żygago naprawdę był geniuszem. Stworzył tak imponującego androida jak ósemek prawie 20 lat temu. Ale doktor powiedział mi, że jestem porażką. Nie jestem w stanie powiedzieć, co w tobie jest porażką. Widocznie oceniał swoje dzieła według specjalnych kryteriów. Ale cieszę się, że jestem porażką. Dzięki temu zostaliśmy przyjaciółmi. Też się cieszę, że jesteśmy przyjaciółmi ósemku. Naprawdę pomogłeś mi w wieży mięśni. Chodź, zabiorę cię tam. Dobrze, dziękuję. A, czyli jeszcze jednak znowu na północ. Okej. Mam wrażenie, że Goku jakby zrobił tak, to by szybciej doleciał, kurde, na miejsce. Niż przez loading screena. A, czyli z powrotem tutaj. Okej. Zbieraj opał dalej. Do zobaczenia, ósemku. Ej, Son Goku, do zobaczenia wkrótce. A, i tylko po to go tu stawiliśmy. No super, 136 tysięcy punktów doświadczenia, no i 5 medali D. To się na pewno przyda do jakichkolwiek ulepszeń. O, a propos reniferki mamy. Może się przydadzą. Akurat renifery występują tutaj tylko na północy. Więc warto je wziąć za pamięci. Okay. Let's go. I co jeszcze mamy? Mamy tutaj Święta Ziemia Karin. Ciekawe, kto będzie miał tutaj dla nas zadanie. Może w zasadzie Karin, nie? Kotecek, tak zwany. Teraz zobaczymy. Dawno tam jeszcze nie byłem. Właśnie, może mógłbym podejść po fasolki Senzu przy okazji. Zobaczymy. A nie, Pilaf! Co tam, Pilafie? Co tym razem planujecie? Nasza nowa maszyna Pilafa jest wreszcie gotowa. Son Goku już jest trupem, a raczej byłby nim, gdybym znalazł kapsułkę. Przepraszamy, imperatorze Pilafie. Gdzie mogliśmy ją zgubić? Właściwie, może tak będzie lepiej, nie sądzisz? Son Goku jest już dorosły, więc i o wiele silniejszy niż wcześniej. Nie mamy z nim żadnych szans. Ty mówisz, nie wierzysz w moją maszynę Pilafa? Przepraszam pana. Zamknijcie się i szukajcie tej kapsułki. Gdy znajdziemy tę kapsułkę, pokonam Son Goku, zbiorę smocze kule i wreszcie zapanuję nad światem. I co zrobisz, gdy już opanujesz świat? No tak. Cóż, po pierwsze, co powinienem zrobić? Tak, imperatorze Pirawie, co zrobisz? Zamknijcie się wreszcie. Nic nie powiem, to tajemnica. Ło, kopelat, co tu robicie? I co teraz zrobimy, imperatorze Pilafie? Ten dziwak nas podsłuchał. Dziwak? To trochę obcesowe, nie sądzisz? To ja, ludziska Goku. Łamiesz, znam Goku i on ma czarne włosy. Ty się podszywasz. A, racja, włosy mam inne, ponieważ jestem Super Saiyaninem. Ale to nadal ja, z ręką na sercu. No, niby brzmisz jak Goku. Pewnie chodzi mu o jakiś taki buntowniczy wygląd. Być może czuł się niezrozumiany przez otoczenie, więc pofarbował włosy, żeby wyrazić w ten sposób swą frustrację. Rozumiem, że można się sfrustrować, ale po co barwić włosy? Co my mamy zrobić, imperatorze Pilafie? On słyszał wszystko, o czym właśnie rozmawialiśmy. Spokojnie.
Musimy zachować spokój i go szukać. Jasne. Ano. Cóż, chodzi o to, że zgubiliśmy bardzo ważną kapsułę. Oj. I zapewniamy, że nie zamierzamy użyć tej kapsuły, żeby przejąć świat, okej? Okay? Właśnie. Nie planujemy niczego złowieszczego. Wierzysz nam, prawda? Ha! Jasne. Pytać w lot. Nie trzeba będzie dla nich znaleźć tą kapsułkę. Ciułanie. A cóż, chyba mogę wam pomóc znaleźć tą waszą kapsułkę. Co, naprawdę zrobisz to? Jasne, nie zrobilibyście tego samego dla mnie? Słyszał, panie imperatorze? On nam pomoże. To naprawdę w porządku facet. Upsy, jak myślicie, co się stanie, jeśli on znajdzie naszą kapsułę? Musimy go uprzedzić. Tak jest. A skoro o kapsule mowa, to gdzie dokładnie ją zgubiliśmy? Wiem, że wcześniej na pewno ją mieliśmy. Kapsuła, tak? Tu coś jest. A to jest poza obszarem poszukiwań. Z tego co widzę. To jest medal D. Może tu? Nie, to już będzie poza. A? Tutaj coś jest? Kapsuła maszyny pilafa jest. Super. Dobry, mam dla nas kapsułkę. Znalazłeś naszą kapsułę? No tak. Czy to jest tej kapsuły szukacie? Tak, to ona. Proszę spojrzeć, imperaturze pilafie. To nasza kapsuła do nowej maszyny pilafa. No i cyk. Ukończone zadanko. 116 tysięcy. Okej. Okay. Ultra mózgo chleb. Nice. I co? Pewnie będą teraz planować coś złowieszczego. Cieszę się, że macie to, czego szukaliście. Dobra, spadam. Bardzo dziękuję, naprawdę nam pomogłeś. Jak pomachali jeszcze. Jedną chwilę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Rozumu nie masz? Połknąłeś haczyk, żyłkę i spławik. W tej kapsule znajduje się broń ostateczna potrzebna do zniszczenia ciebie. Co takiego? To ultrapotężny robot. Chcesz powiedzieć, że jest tam coś super silnego, z czym mogę walczyć? No to na co czekamy? Co teraz, imperatorze Pilafie? Zdaje się, że on bardzo chce walczyć. Wkrótce minie mu ten zapał. Użyć nowej maszyny Pilafa. Naprzód maszyno Pilafa, zniszcz Son Goku. No to takie trzy maszyny w zasadzie. A była mowa, że nie używam Kaiokena. Auć. Siedmiącu. No co, on nie trafił? No. Może być Kaioken. Trochę tam życia podżera, ale to nic. Chyba, że się jednak Kaiokena zrobić w Super Saiyaninę, nie? Moja maszyna Pilafa! Ech, to wcale nie było zabawne. Imperatorze Pilaf, i on zniszczył maszynę w mgnieniu oka. Teraz możemy zrobić tylko jedno. W nogi! Nie zapomnijmy tego. Czego nie zapomnicie? No chyba, że im pomogłem. Co mi wydaje. I kolejny poziomik. I kolejny... A zobaczmy, co w ogóle... Takie są gadki, nie? O, właśnie. Oczywiście. Opowiadają tu legendę o pewnym pustelniku. Może jest w niej ziarno, prawdy? Cześć, nie spodziewałem się, że tu na ciebie wpadnę. Niedługo wracam do Capsule Corporation. Wpadnij tam, jeśli zechcesz jeszcze poćwiczyć. A, czyli to po prostu takie zagadanki. Nie mogę się wysłuchać. Zbierzmy sobie tutaj parę rzeczy, bo tutaj widzę, że jest. Złoty kompas. Właściwie ile rzeczy tutaj jest. O, wspomnienie.
Istnieje tylko jeden sposób, aby odblokować moc drzemiącą we wnętrzu Son Goku i pokonać Satana Piccolo, zdobycie ultraboskiej wody. Aby zdobyć ultraboską wodę, Goku i Sharomir zapuszczają się w głąb jaskini, znajdującej się na końcu lodowego labiryntu, zlokalizowanego na dalekiej północy. Po przejściu próby mroku, Goku wreszcie może napić się ultraboskiej wody. Niestety woda okazuje się trucizną zapewniającą moc tylko tym, którzy po jej wypiciu zdołają przetrwać jej zabójcze działanie. To ultraboska woda. Każdy, kto się jej napije, robi się silniejszy. Kiedyś prawie mnie zabiła. Dobra, jeszcze to zbierzmy. Medal D. Parę rzeczy. To jeszcze to jest... A, jeszcze jest jedno wspomnienie. Proszę bardzo. Doskonały zabójca o imieniu Kryminator, wynajęty przez Armię Czerwonej Stęgi, bezlitośnie zabija Borę. A na dokładkę kradnie smoczek kulę Son Goku. Choć Son Goku przegrał, udało mu się uniknąć śmierci dzięki smoczej kuli czterech gwiazd, która zablokowała ostateczny cios. Pragnąc przywrócić Borę do życia i odzyskać skradzione smocze kule, Son Goku postanowił wspiąć się na wieżę Karin i napić się boskiej wody, która kilkukrotnie zwiększy jego siłę. I tak oto Son Goku rozpoczął wspinaczkę, której nikomu jeszcze nie udało się ukończyć. Nieprawda, bo udało się boskiemu mistrzowi. Dobrze pamiętam. Proszę mnie tu nie ożartowywać. Patrzcie. Złoty jeleń! Dobra. Złotego jelenia dobrze mieć. Może się tu nie przyda. Dobra, mamy jeszcze jakieś zadanko? Zobaczmy w opowieści. Zadanko boczne jeszcze jakieś się odblokowało? Nie. Tylko i wyłącznie teraz musimy wrócić do Chi-Chi. To też zrobimy sobie w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I do zobaczyska. Do jutra. Na razie. Pa, pa.